Witam serdecznie z tej strony Kryptanonim, a to są szybkie wiadomości z świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko, co powiem, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną. Po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. No i lecimy! Tutaj nasz market odzyskuje 1 bilion dolarów, jest 2,26% na plusie w ostatnich 24 godzinach, co jest na pewno dla nas wszystkich pozytywnym, e, pozytywną wiadomością. Bitcoin 2,72 na plusie i odzyskuje 20 tysięcy. 20 tysięcy 102 dolary. Ether 2,25 na plusie, 1350 dolarów, więc widzimy tutaj e, no, troszeczkę. Popyt przejął w wodze. Zobaczymy, jak długo to potrwa. A my tutaj sprawdźmy, co najbardziej pompowało. Elrond 8%, Dogecoin 7,11% i Chaining 6,87%. Co najgorzej sobie poradziło MV 634, RSR 155 na minusie i Chilis 028. Więc widzimy tutaj nie mieliśmy za dużych spadków w ostatnich 24 godzinach. Więcej krypto rosło niż spadało, bo tak naprawdę, to możemy powiedzieć, że dwie tylko pospadały, bo te reszta to takie malutkie protenciki. Zobaczmy, jak to wygląda sobie na wykresie. Tutaj Bitcoin ładnie, wyłączmy te maras z gdzie to się wyłącza? Tu? <laughs> Bitcoin ładnie sobie bronił 19 18 potem 19, no i teraz wyszliśmy do 20. Ciekawe, czy to już jest ten czas, że powolutku będziemy się wzbijać do góry, czy jeszcze czekają nas jakieś większe zawieruchy. <laughs> Obawiam się, że mogą być. A my przechodzimy do kalendarza. Świ <laughs> Chiny dalej świętują. Środa, 5 października, więc Chiny i Indie mają święto narodowe. Tutaj dzień wolny. Australia o drugiej 2,30 sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca. Poprzednio 0,6% Prognoza taka sama 10.30 Wielka Brytania. Composite PMI za mm, wrzesień 48,4. Poprzednio prognoza taka sama o 10.00. Także we Wielkiej Brytanii 10.30 dokładnie Wskaźnik PMI dla usług za wrzesień 49,2. I prognoza taka sama jak poprzednio. <laughs> Wynosił wskaźnik USA 14.15. Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP za wrzesień 120, 132 tysiące to było poprzednie, prognoza 200 tysięcy. Dalej zostajemy w Stanach, o 16 wskaźnik ISM dla usług za wrzesień 56,9 to było poprzednio i dzisiaj prognoza wynosi 56,0. I o 16.30 kończymy tutaj już e, dzień zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, poprzednio to było minus 200 215 tysięcy baryłek, a prognoza to jest 2 miliony 52 tysiące baryłek. A jak będzie, dowiemy się jutro. No dobra, przejdźmy sobie do wiadomości. A wiadomości? Warto zacząć od ONZ, który chce, aby Fed skończył podnosić stopy procentowe. E, więc tutaj widzimy, że już e, zaczynają się buntować na świecie no nic, e, nic nadzwyczajnego rezerwa federalna tutaj nas e, zmusza do recesji ciekawe, czy będą podnosić aż padnie coś większego, jak było podobnie w 2008 roku, czy może, czy może e, już się zatrzymają i wrócą do, do druku myślę, że Fedowi nie zostało za dużo czasu, e, czy dalej będą miać szczębi, czy nie, dowiemy się niebawem, inflacja na poziomie 8,3 spadła z 9,1 na 8,5, potem na 8,3, jak dobrze kojarzę, więc nie jest tak tragicznie. Podwyższenie stóp procentowych widzimy, że działa powolutku, jednak tutaj ONZ już nie chce, nie chce słyszeć o tym, żeby Fed podnosił stopy procentowe. No i tutaj jeszcze spekulacje, że najgorsze może być przed nami, no ale jak będzie to oczywiście. Zobaczymy, bo nikt nie ma kryształowej kuli. W każdym razie rynki są na pewno dość mocno wysprzedane. To nie znaczy, że nie może być taniej, ale to też warto z tyłu głowy mieć, cały czas powtarzam na kanale, czy to nie jest dobry okres, żeby coś zakumulować, co wcześniej Wam się podobało. No i tutaj następna wiadomość bardzo bycza dla Bitcoina. Argentyńska firma państwowa udostępni górnikom bitcoina gaz odpadowy, więc widzimy tutaj ślad węglowy Bitcoin może i nawet zmniejszać. W przyszłości może by się tak stać, że wydobywanie bitcoina może nawet zmniejszać nam produkcję CO2, chociaż to tak jest tak, czy jak to jest jeden wielki skam z tym CO2. No ale w każdym razie. W każdym razie e, mamy tutaj gaz, który będzie wykorzystywał e, do pokopania bitcoina. Warto pomyśleć o tym, że już bitcoin znowu przebił ATH pod względem hash rateu, więc widzimy, to się dzieje, moi drodzy. Bitcoin coraz silniejszy. A dalej przejdziemy do Mastercard, który prezentuje urządzenie do zwalczania oszustw kryptograficznych. No, i tak jak bywa z takimi urządzeniami, myślę, że bardziej to przeszkodzi zwykłym zjadaczom chleba, zwykłym użytkownikom, niż naprawdę przestępstwom. Tutaj niby ma być taki pulpit, system, który będzie pokazywał szczególne transakcje, szczególną aktywią związaną z kryptowalut, która jest podejrzana. No, moi drodzy, moje banki często bardzo mi blokowały. Kiedy na przykład kupowałem kartą, chociaż kartą nie poleca się kupowania, ale jak trzeba było coś szybko na mega szybkim dołku kupić, no to te procenty można sobie było odjąć i tak się wyszło sporo na plus. Ale w każdym razie banki potrafiły blokować, bo na przykład mówili, a ja tu myślę, że ktoś pana okrada i wtedy e, blokują ci. Okej, okay, jest takich dużo osób, to rozumiem, no, ale dzwonić na infolinię, a oni ci mówią, proszę pana, ale my zrobiliśmy wszystko, nie mogę pana odblokować, bo to e, taki jest system. No i co? I za własne pieniądze nie możesz kupić e, nawet krypto, <laughs> więc trzeba uważać z tymi systemami. Dobra, przepraszam za chwilę ciszy, ale jestem niestety jeszcze chory i tutaj walczę z kaszlem. No w każdym razie taki system może się obrócić przeciwko nam, jak to zazwyczaj bywa. No czas pokaże w każdym razie moi drodzy. Zabezpieczajcie swoje konta. Pamiętajcie o podwójnych o podwójnych weryfikacjach, pamiętajcie o silnych hasłach, co najmniej 10 znaków, wielkie litery, małe, specjalne znaki, wymyślcie sobie jakieś, nie wiem, hasła, trzy rodzaje haseł, pamiętajcie, do poczty jedno, jedyne, gdzie nie używacie nigdzie indziej, do banków e, i finansowych rzeczy całkowicie inne, do giełd kryptowalutowych całkowicie inne, no i takie shitowe hasło, gdzie wpisujecie do reszty pierdół, <laughs> ale tak czy siak, wszystkie hasła powinny być silne. No dobra, znowu chwila przerwy. I lecimy sobie już dalej. A tutaj polski, polski projekt, który będzie działał podobnie do Common Go. Będziesz mógł sobie chodzić na mapie i zbierać NFT i materiały przedmiotów, więc tutaj projekt się nazywa Tubli. I tutaj będzie miał teraz testową aplikację odpaloną, gdzie będziesz mógł zdobywać te tokeny. Aby wziąć udział, trzeba się zarejestrować pod tym linkiem. To chyba nie jest link afilacyjny, jak dobrze widzę, ale warto się sprawdzić. I do 10 października zbierzesz 1000 tokenów. Codziennie przez najbliższe dni wokół każdego użytkownika będzie się pojawiać kilka spotów z tokenami. W spocie może być od 60 do 120 tokenów. No i oczywiście musicie za tym chodzić i to zbierać. Więc ciekawa rzecz, żeby ruszyć tyłek z kanapy. W każdym razie, także za zarejestrowanie nowego użytkownika e, też uzyska się 150 tokenów. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może się w takie rzeczy bawić. <laughs> Rada Nadzoru Stabilności Finansowej uważa regulację krypto, rynku krypto za priorytet. No i tutaj mamy. Raport, który został na zlecenie Bidena z 9 marca 2022 roku, zapewnienie odpowiedzialnego rozwoju zasobów cyfrowych. No i nowy raport nam tutaj przyszedł, ma 134 strony. nie 124 strony i możemy z nim czytać, że tak, kryptowaluty wzmacniają niestabilność w ekosystemie kryptowalut, w tym brak kontroli ryzyka, ceny napędzane spekulacją, a nie podstawowymi ekonomicznymi przypadkami użycia. E, prawda, w rynku tak działa, ale nie cały. Istnieje e, istnienie tokenów kryptograficznych powiązanych z podmiotami o ryzykownych profilach działalności, oczywiście powtarzające się znaczne, e, znaczące spadki. Szkoda, że nie ma też, że powtarzające się znaczące x -y, e, do góry, bo te znaczące spadki są bardzo także e, nam potrzebne i jest to niezła maszynka do pieniędzy. Jeżeli ktoś to dobrze wykorzystuje, a nie leci na emocjach, no to może sporo być do przodu. W każdym razie mamy raport, który za dużo tutaj nie wnosi, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie go całego przeczytać, a my lecimy dalej. Bo to są szybkie wiadomości, nie będziemy przyciągać. Będziemy robić e, jak najszybsze, żebyście moi drodzy e, mieli tutaj esencję z całego dnia. Staruszka, że e, Starachowicz straciła 200 tysięcy złotych przez Kryptoskam, standardowy cryptoscam. Zadzwonili do niej i tam zainstalowała apkę. Na początku wpłaciła 30 tysięcy, gdzie tutaj to zostało e, no, znikło oczywiście. A potem jeszcze oszuści przez tą apkę naciągnęli na nią pożyczek na 200 tysięcy i wyczyścili konto. Za bardzo nie jestem zdolny pomyśleć, Wiecie, jak oni to robią? Przecież tam trzeba potwierdzać to wszystko SMS-ami. Trzeba potwierdzać to wszystko sms -ami. Trzeba to wszystko, przecież jak macie, zawsze macie potwierdzenia i tak dalej. 200 tysięcy można dostać chyba na, no nie wiem, ja wiem, że na pewno 50 tysięcy można dostać na przycisk jeden. 200, no trochę dużo, żeby dostać na jeden strzał jeszcze od staruszki, ale możliwe. No, w każdym razie, dziwna sytuacja. Ja jestem taki niedowiarki w życiowym. Nie wierzę, że póki nie zobaczę, ale my musimy się być na beczności. Chrońcie swoich, nie wiem, swoich rodziców, swojej babci, dziadkowych żeby się nie wkopali. Mówcie, że jeżeli chcesz inwestować, to dzwoń tutaj do Wnusia, a tak ci ogarnie, że będziesz babcia jeździła Lambo do końca życia. No, no i, wtedy, i wtedy będzie na pewno lepiej to załatwione niż jakiś tam złodziejaszek. No dobra, a tutaj mamy ZK Sync, czyli wersja 2.0 dla drugiej warstwy Ethereum, która zostanie uruchomiona już 28 października. Aktualizacja zawiera on-off ramp dla walut Fiat i tutaj... ZK Sync idzie w kierunku rolapów, która będzie tutaj sporo zwiększać skalowalność. O samych rolapach zawsze się pozytywnie wypowiadał Vitalik. Ee, no i tutaj ZK Synk jak dobrze kojarzy, nie ma swojego tokenu, więc warto z ich mostu sobie pokorzystać, bo możecie się mm, w takim przypadku narazić na jakiś airdrop. E, więc jeżeli macie czas i nudzicie się, to jak dobrze kojarzy, to oni nie mają tokena, a w przyszłości pewnie powstanie. <laughs> Aktualizacja zabezpieczeń Tethera, mniej papierów komercyjnych w zamian za bony skarbowe, więc widzimy, że tutaj w Tetherze coś się dzieje, mamy informację, że 43,5% rezerw stabilnej waluty Tether o łącznej wartości 28,8 miliarda dolarów składało się z bonów skarbowych, a podczas gdy 8,4 miliona, chyba miliarda powinno być, rezerw składało się z papierów komercyjnych i chodzi o to, żeby papiery komercyjne oczywiście zmniejszyć. Myślę, że tu jest błąd, bo 8,4 miliona no to jest prawie nic w porównaniu do kapitalizacji Tetera. W każdym razie chodzi o zmniejszenie tych bonów, ponieważ no, komercyjne papiery to jest tak, jak pożyczacie pieniądze firmom i oni zazwyczaj są ryzykowni, przez to zyskujecie większy procent, ale też macie więcej ryzyka. No i tutaj chodzi o to, żeby było więcej rezerw skarbowych, chociaż w naszych czasach wcale to nie jest powiedziane, że nie może być bankructwa Stanów Zjednoczonych. Chociaż oni jak to robią, bankructwa to tak, że, że nie robią, <laughs> jak było w 1971 roku podejrzewam, kiedy <laughs> wymienialność dolara została zniesiona. To też było bankructwo Stanów Zjednoczonych. Następna wiadomość. Elon Musk pracuje nad kryptą dla osadników na Marsie. Red Planet Inu. No, więc tutaj mamy informację na temat um, Elona, który możliwe, że tutaj będzie pracował nad nową kryptą. W każdym razie chodzi mu o kolonizację Marsa, która się zbliża wielkimi, wielkimi krokami. SpaceX planuje, że zostanie to w 2024 roku już posłany pierwszy Tatek, Musk także planuje zrzucić bomby jądrowe na biegunach Marsa, dzięki czemu niby pomoże ogrzać planetę i tym samym widzieli się więcej CO2 uwięzione w pokrywach lodowych i wywoła efekt siepralniany. No ciekawe, <laughs> także jeszcze dopowiada się, że fajnie by było skolonizować Marsa przed trzecią wojną światową, więc pewnie podejrzewa, że może być wojna atomowa. No. No więc tutaj nieciekawie się dzieje na niektórych frontach na świecie. Ja lubię wizjonerów, lubię takie tematy, ale niestety nie chciałbym widzieć tej Trzeciej wojny światowej, chociaż jak widzę ludzi, którzy nie doceniają swojego życia i tego co mają, szczególnie młodszych, no to troszeczkę człowiek się zastanawia, czy ta wojna czasem nie jest unikniona. No niestety. No bo niestety wojny mają psychologiczny pozytywny wpływ. Nie mówię, że ja ich popieram, broń Boże, no ale jednak ludzkość zaczyna się bardziej szanować. No dobra, lecimy sobie z makafim, który podobno jest, może być twórcą bitcoina. Ja osobiście, jak robiłem sobie taką listę w głowie, kto mógł stworzyć bitcoina, to Makafi był u mnie na tym miejscu. Bardzo dużo wiedział na temat Satoshi, zawsze się wypowiadał, że wie, kim jest Satoshi. I no, dla mnie McAfee był bardzo fajną osobą, bardzo go lubiałem. Tutaj na TikToku ktoś właśnie podejrzewa go, że mógł być Satoshi, że żyje, że McAfee tu też zabezpieczył internet swoim antywirusem już w 1987 roku, więc miał wtedy dostęp do Bugdora. Możemy tutaj także wywnioskować, że McAfee już wcześniej bardzo badał te technologie, e, coś tutaj dopowiadają, że ja te LSD i tam coś tam, no nieważne to jest. W każdym razie e, mówił tak, blockchain to pierwsza technologia, która nie pochodzi z zewnątrz rządu lub czarnego e, programu z zewnątrz wojska. Nie pochodzi od IBM, e, Microsoftu, Apple, Samsunga czy jakiejś innej korporacji. Ta technologia w dużej mierze jest opanta, oparta na open source, jest dostępna dla każdego. To definiujący moment w ewolucji ludzkiego umysłu. Pierwszym zastosowaniem blockchaina była kryptowaluta, a pierwszym zastosowaniem kryptowaluty był bitcoin, który znacznie, znacznie przekroczył swoją żywotność, ale nie ma on żadnej prywatności. Nie możesz umieścić smart kontraktu na tym blockchainie. No i tutaj się wypowiadał także na temat, na temat tego, że Monero i innych takich kryptowalut pozytywnie... Mało, teraz myślę, że już o Johnem nawet jak żyje, to za dużo się nie dowiemy. A czy był Satoshi, nieważne. Tak naprawdę, moi drodzy, nie mało nas już nas powinno interesować, kim był Satoshi. I wiadomo, że to jest ciekawostka i, i fajnie by było to wiedzieć, ale nie powinniśmy nigdy wiedzieć, kim był Satoshi, bo to by mogło zniszczyć całego bitcoina i mu zagrozić. Więc jeżeli Satoshi nigdy nie użyje swoich bitcoinów, ja chyba, że w jakimś zacnym celu, kiedy będzie jakiś mega problem na świecie, no to myślę, że nas w ogóle to nie obchodzi, kim on był, i lepiej, żebyśmy nie wiedzieli. Na koniec Hawkins, czyli. Charles Hoskinson, czyli właściciel, założyciel Cardano, także współtwórca Ethereum, mówi, że Bitcoin nie powinien być Proof of Work. Dobra, dziękuję, do widzenia, nie mam nic więcej do powiedzenia. W każdym razie siluje swoją krypto, siluje, także pomaga Ethereum pod tym względem. A my wszyscy wiemy, że Proof of Work to jest jedyny konsensus, gdzie może wielka wartość być przechowywana bezpiecznie. Widzimy, jakie problemy zaczynają się dziać na Ethereum. No dobra, ostatnie dwa wiadomości. Prorosyjskie bojówki zebrały 400 tysięcy dolarów w kryptowalutach. Więc niby z jednej i z drugiej strony bitcoin i krypto są wykorzystywane oczywiście do tego, jak nóż możesz pokroić, a możesz i zabić. No i następna wiadomość: holenderski sąd. Odrzucił apelację gościa, który tworzył tornado cash. Chodzi oczywiście o Alekseja Percewa, który tutaj zostanie co najmniej do 22 listopada w, tutaj w więzieniu. I holenderski sąd odrzucił bowiem złożoną przez niego apelację. Szkoda, że za kod open source ludzi się wsadza do więzienia. To są niesamowite czasy, moi drodzy. Co to będzie, co to będzie? Głucho wszędzie, głucho wszędzie. Przechodzimy sobie do, do analizy. Analizę standardową. mempool, 706 za blok, za bajtów za transakcję, pusty blok, spokój na bitcoinie, bitcoin super działa. Przejdźmy sobie od razu do naszego hash rate'u. Zobaczmy 271,92 hasha 2 października, zostało wybite ATH. Więc Bitcoin jak najlepiej sobie radzi, moi drodzy. To nam tylko potwierdza, że jeżeli się tutaj jakoś akumulujecie, to że raczej nie robicie nic złego, bo gdyby sieć umierała, no to byśmy mogli wtedy się podejrzewać, czy naprawdę robię dobrze, ale jeżeli macie ATH, jeżeli sieć jest coraz bardziej zabezpieczona, no to tym samym mamy coraz silniejszą sieć, coraz Bardziej zabezpieczoną, i coraz bardziej możemy być pewni swojego, em, swojej racji, a w przyszłości cena to jest tylko wypadkowa. Wystarczy, że większa adopcja, popyt nam cały czas rośnie, podaż <laughs> ograniczona, a to wszystko zrobi swoje. Tylko pamiętajcie, to wszystko wymaga czasu. Halloweenów kolejnych i czasu, czasu, jeszcze raz czasu. Dzisiejsza cena jest totalnie nieważna więc lecimy dalej, Ether, 24 Gwaye, 68 centów, przepływy, na przepływach niepozytywnie, nic nie ma pozytywnego, 13 857 Bitcoinów wypłaconych, 19 408 Etherów wypłaconych, BNB 217 i także 200 prawie milionów wypłaconych z giełd, więc moi drodzy uważajcie, bo może być spadek, chociaż Bitcoin rośnie, może rosnąć także przez papiery oczywiście, Pochodne. Teraz już możemy ukrywać ten wolumen na Bitcoinie. Nie widać wszystkiego jak na tacy, jak kiedyś, więc no, nie będziemy tego tak dobrze widzieć. W każdym razie warto to obserwować. O, o, transakcje tutaj. Balans na giełdach. Po tym ostatnim spadku idzie sobie prościutko. <laughs> Wolumen na futuresach 74 miliardy, 51,47% na longi, 48,53% na shorty, więc możliwe, że te wzrosty przyhamują, bo jest za dużo longów. <laughs> Także likwidacje 14 milionów w longach, prawie 15 i 43 miliony w shortach zostało zlikwidowane. 200 tygodniowa średnia krocząca cały czas poniżej. Strach na rynku wynosi 20, więc spadliśmy w porównaniu do wczoraj. Więc widzimy tutaj inwestorzy się coraz bardziej boją, mimo że cena idzie do góry. Ciekawe jak to się wszystko zakończy. Krypto Bitcoin Bull Run Index wynosi 6. Tak to wygląda na wykresie. Cały czas bliżutko dołka. Jesteśmy tu już troszeczkę, więc zobaczymy ile jeszcze pobędziemy. Nasze zlecenia 25 tysiąca za bitcoina na sprzedaż 4000 bitcoinów przy 20 na kupno 2000 i przy 19 500 także na kupno 2000 to jeżeli chodzi o same fizyki jak sobie zobaczymy jak sobie zobaczymy papiery pochodne to mamy aż 18 tysięcy na sprzedaż przy 2500 i 6000 do zakupów przy 20 i większa ilość 12 tysięcy do zakupu przy 19500. Więc tak to tu wygląda. Moi drodzy, dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Tak jak mówiłem, było szybko. Jestem jeszcze troszeczkę przeziębiony, więc musicie mi wybaczyć za głos i styl mówienia. Mam nadzieję, że niebawem się wyleczę i będę mógł dawać już najwyższej jakości przygotowywać materiał. Dzięki, że zostałeś. Aha, paczki zostaną wysłane jutro albo pojutrze, no bo przez chorobę nie mogłem niestety wysłać szybciej gadżetów, które zostały wygrane tak naprawdę tydzień temu. Dobra, dzięki. Paolo, pozdrawiam Cię. Hej!